Dzisiaj przygotujemy sobie letni przepis na truskawki z makaronem. Zapraszam do oglądania. Do wrzącej i osolonej wody wrzucamy 200 g makaronu. Zmniejszamy ogień i gotujemy przez około 7-8 minut. Po 8 minutach makaron jest już gotowy. Makaron odcedzamy i przelewamy zimną wodą. Następnie wrzucamy do garnka pół kilo truskawek. I trzymamy je na małym ogniu, dotąd aż będą miękkie. Za pomocą widelca rozgniatamy truskawki. Do rozniesionych truskawek dodajemy 200 ml śmietanki 18. Mieszamy. Dodajemy 70 g cukru. Mieszamy. Zwiększamy odrobinę ogień i gotujemy to przez 1 minutę. Polewa jest już gotowa. Ugotowany makaron przekładamy na talerz. I polewamy truskawkami. Dziękuję za obejrzenie. Zapraszam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i smacznego!